Arkadiusz Łakomiak, Ślimak. Ślimakowi ciężko w świecie, bowiem dźwiga dom na grzbiecie. A w nim mnóstwo książek mieści, że sam ledwo się pomieści. Gdy w pobliżu człowiek tupie, szybko chowa się w skorupie, zerka potem po kryjomu, czy mu nikt nie zniszczył domu. Wieczorami w swym fotelu siada tylko w jednym celu. W mrugającym świetle świeczki lubi czytać swe książeczki. Niech więc każdy mu wybaczy, że w czytaniu się ślimaczy. Pospolity, brzuchonogi, mięczak z niego, choć ma rogi. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.